No, witam was. Pytaliście, czy będzie jeszcze jakiś pomocny filmik w tym miesiącu? I jest. Dzisiaj jestem tutaj osobiście przy Fundacji Azylu pod Psim Aniołem i pójdę pomóc wyprowadzić psa na spacer. A wy oglądajcie do końca, bo też dowiecie się, jak wy możecie pomóc. Jesteśmy właśnie na spacerze z pieskami i tutaj jest przedstawiciel fundacji, pełna nazwa. Fundacja Azylu pod Psim Aniołem. Tak, i ja bym chciała spytać w sumie, czym się zajmujecie, tak ogólnie? Fundacja zajmuje się pomocą bezdomnym psom i kotom oraz innym zwierzętom z całego kraju. Ale czy jakieś króliczki, szyszyla? Też się zdarzają. A węże? Węże jeszcze nie mieliśmy, mieliśmy fretki, obecnie mamy, był dzik. I różnym pomagamy różnym zwierzętom, które potrzebują po prostu pomocy. No rozumiem. I w zimę pewnie jest o wiele gorzej niż tak lato. Tak, zgadza się, bo zima to jest bardzo ciężki okres dla zwierząt, w szczególności dla psów i kotów, które na przykład wcześniej miały swoje domy. I z niewiadomo jakiego powodu trafiły na ulicę, gdzie musimy im pomóc, ponieważ one same nie przetrwają takiego mrozu, no tak, tak jak dzisiaj. Jest bardzo minus zimno, 16 minus jest. 16. Dla zwierząt to jest naprawdę straszna temperatura. Tak, ale ja na przykład tak jak dzisiaj zrobiłam, przyszłam do was, wzięłam pieska na spacer. Można tak robić, można sobie wziąć. Jak najbardziej serdecznie wszystkich zachęcamy. Można zawsze do nas przyjechać, wziąć psiaka na spacer. Dla każdego, dla psa to jest naprawdę fajna odskocznia od fundacji. No dobrze, czyli można wyjść na spacer, ale co jeszcze robicie? Fundacja oprócz tego, że jest miejscem, gdzie bezdomne zwierzęta znajdują schronienie oraz pełną miskę, jest też miejscem, gdzie zwierzęta są uczone kontaktu z człowiekiem, są uczone, szkolone po pierwsze. Są zwierzęta, które są przyzwyczajone do mieszkania przy człowieku i z nim jakby życia. No rozumiem. Czyli co można zrobić jakby dla was, co może taki zwykły człowiek, zwykła dziewczynka, ktoś zrobić? Na przykład może przyjechać z darami, zrobić zbiórkę, przywieźć dary, przekazać na naszą fundację. Tak, czyli może coś podarować, może iść na spacer, może adoptować oczywiście. Jak najbardziej. Czy wziąć do domu tymczasowego. Ojejku, no widzicie, już chcą iść na ten spacer. Ale jeszcze tylko spytam, na co będą przeznaczone pieniądze? Pieniążki z akcji zostaną przeznaczone w szczególności na leczenie zwierząt oraz karmę specjalistyczną dla chorych zwierząt. No dobrze, to idziemy dalej. Teraz jak wy możecie pomóc? Weźcie udział w akcji Uśmiechnij się z Lejs i zróbcie sobie selfie z taką specjalną uśmiechniętą paczką Lejs i wrzućcie na Facebooka, Twittera, Instagrama z hashtagiem Uśmiechnij się z Lejs. To wtedy Lejs za każde selfie przekaże złotówkę na między innymi tą fundację. A możemy tych złotówek nieźle uzbierać, także do dzieła!